Nawal, były operator Gromu, który uczestniczył w misjach bojowych m.in. w Zatoce Perskiej, Iraku i Afganistanie, po zakończeniu służby wojskowej zajął się pisaniem książek. Jako pisarz były komandos odniósł duży sukces. Na rynku ukazało się już 6 jego książek. Najnowsza, Chłopaki z Marsa, została wydana w maju. Chłopaki z Marsa to taki pomysł może przedpandemiczny, który fajnie wyszedł, bo jak napisałem Camp Pozji, to praktycznie zakończył mi się taki etap Iraku, bo kolejne rzeczy, kolejne operacje, na których byłem, praktycznie były podobne do tych operacji opisanych w kampie Pozji. No i tu przyszedł pomysł, żeby pokazać już nie tylko moją historię, moje życie, jak dostałem się do Gromu, jak walczyłem. Przez kolejnych moich kolegów tutaj, jak pisałem kamp Pozji, to jedną postacią taką mocno pisaną był strażak. I ten pomysł ewoluował dalej, a więc rozmawiałem z jednym, z drugim, z trzecim kolegą. Sam sobie zadawałem pytanie, czy oni będą chcieli otworzyć się przede mną, a poza tym otworzyć się przed całą Polską albo i światem, żeby opowiedzieć swoją historię. I tutaj może nie duże zaskoczenie, ale to było miło, że nikt nie odmówił mi z 15 osób, które są bohaterami tej mojej książki, że chcieli opowiedzieć o tym, jak przebiegała ich droga, no i jak ważny w ich życiu był Grom. O swoich książkach oraz służbie w Gromie Nawal opowiadał podczas spotkania zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu. Jest to pierwsze spotkanie, które mam od lutego i tak naprawdę od lutego spotykałem się z czytelnikami tylko przez media, jakim jest internet, więc czuję nawet dzisiaj taką trochę tremę i się zastanawiam, czy ktoś kurczę przyjdzie, ale wierzę, że tutaj ja kocham Śląsk i Śląsk trochę pamięta o Nawalu. Bardzo ważne są te spotkania. To jednak będąc no już teraz pisarzem, no jednak nie pisze się do poduszki dla siebie, tylko chcę, żeby ludzie te książki czytali i czytają. I to jest fajne, że poza tym, co napisałem, przychodzą i jeszcze zadają pytania, chcą dopytać, czy tak było, albo jak się jakaś historia, której nie dopisałem, skończyła. Dla pochodzącego z Raciborza komandosa nie była to pierwsza wizyta w Zabrzu. Zabrze bardzo dobrze kojarzy, ja jestem z Raciborza, a więc kiedyś się to odbywały mecze reprezentacji Polski, więc Zabrze jest mi dobrze znane. Zresztą zespół Górnik Zabrze, chyba cały Racibórz kibicuje Górnikowi Zabrze, więc Zabrze jak najbardziej bliskie mojemu sercu, no, po sąsiedzku z Raciborzem przecież. Spotkanie, podobnie jak poprzednie z cyklu Tajna historia XX wieku, odbyło się w Muzeum Techniki Wojskowej. Pełen szacunek dla miłośników, bo jesteśmy w miejscu chyba, kurczę, największej brygady pancernej, która jest prywatną brygadą w kraju. To było ostatnie spotkanie z cyklu Tajna historia XX wieku, realizowanego w ramach projektu To lubię, czytelnicy dzielą się pasjami i współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Zabrza, do serca Śląska i zapraszam do Biblioteki Publicznej i do tego pięknego miejsca, które tutaj w Zabrzu macie i warto je odwiedzać. Nawal.